przez seminarium, to e-learning 100% free. Zaprezentuje ten temat znany już Państwu prelegent, pan Szymon Konkol, który już miał okazję z Państwem się spotkać na pierwszym naszym spotkaniu. A więc zapraszamy do pierwszej prezentacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się pan Szymon. Tutaj bardzo pięknie Pan zacytował lema i to przesłanie, że internet jest odpowiedzią na zadane jeszcze pytanie. Jest tym bardzo, bardzo dużo prawdy. Ja bym pociągnął jeszcze tą myśl. Otóż według mnie internet i e-learning jest odpowiedzią na niezadane pytanie jeszcze odnośnie losów edukacji. Według moim uczuciu internet jest takim środowiskiem, które pozwala osobom, które chcą działać na tej płaszczyźnie, na uwolnienie pewnego potencjału własnych umiejętności, własnych możliwości. Jest pewną receptą być może na wolną edukację, niezależnie od tego, jak chcemy ten termin definiować. Chciałem Państwu zaprezentować kilka pomysłów na zaistnienie w sieci, nie posiadając większych umiejętności informatycznych, nie posiadając odpowiednich funduszy na wynajęcie odpowiednich informatyków, na opłacenie serwisów, serwerów, na hostingowanie. Chciałbym Państwu przedstawić trzy pomysły na to, w jaki sposób możemy zaistnieć na arenie tej wirtualnej edukacji w sposób darmowy, szybki i automatyczny. Proponuję, jest wiele różnych narzędzi, które może nam to ułatwić. Ja Państwu przedstawię dzisiaj trzy takie, moim zdaniem, najciekawsze z punktu widzenia praktycznego zastosowania. Pierwszym takim narzędziem, które bardzo nam się przyda podczas naszych pierwszych przygód z e-learningiem, pierwszych przygód z wirtualną edukacją, to e-booki. E-book jest to forma książki, książki drukowanej do pliku. Konkretnie informacja drukowana, którą możemy odtwarzać, byłoby dobrze na maksymalnie wielu możliwych nośnikach. Taki e-book można mieć różną postać. Ja Państwu pokażę, w jaki sposób można z prostego pliku tekstowego coś bardzo atrakcyjną prezentację, bardzo atrakcyjnie nawet wyglądającą książkę. Używam tego narzędzia w praktyce, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych, uczę przedmiotów związanych głównie z produkcją kliniczno-piekarską, więc będę się na tym przykładzie opierał. Jest to pozycja, która zarówno jest ciekawa pod względem formy, no ale również zawiera treści edukacyjne dostosowane do programu nauczania. Drugim narzędziem, bez którego trudno sobie w tej chwili wyobrazić e-learning, to jest Moodle. Moodle jest to aplikacja darmowa, aplikacja, która pozwala na uruchomienie w sieci mniej lub bardziej profesjonalnych kursów e-learningowych. Jeżeli chcemy zainstalować platformę Moodle, konieczna jest dosyć spora wiedza informatyczna. Musimy mieć umiejętności w obsłudze bazy danych, FTP i wielu innych rzeczy. Ja Państwu spróbuję pokazać, w jaki sposób można taką pierwszą platformę opartą o programowanie Moodle zrobić, nie posiadając tego wszystkiego. Czyli nie opłacając serwera, nie posiadając umiejętności obsługi baz danych, nie mając pojęci o edytowaniu grafiki i tak dalej. Kolejne takie narzędzie, które na dzisiaj wybrałem, to jest Wiki. Państwo wszyscy znacie z doświadczenia Wikipedia. Wikipedia właśnie jest takim narzędziem, które jest takie oparte właśnie o oprogramowanie Wiki. Również możemy taką, w cudzysłowie, własną Wikipedię wspólnie z naszymi uczniami stworzyć za darmo i automatycznie. Do czego nam takie narzędzie może być przydatne, za chwileczkę się przekonamy. Pierwszy pomysł i pierwsza możliwość, jaką mamy, czyli tworzenie
tworzenie e-booków. Państwo jesteście nauczycielami, każdy nauczyciel niezależnie od stażu gromadzi mnóstwo ciekawych i atrakcyjnych materiałów. Możemy tymi materiałami się podzielić, no możemy je gdzieś chować w teczkach pękatych, czy jak tutaj przykładzie możemy oddać je na makulaturę, ale możemy również je umieścić w sieci. W jaki sposób? Na przykład w postaci e-booka. Jeżeli dysponujemy fiszkami do lekcji, możemy te fiszki w bardzo ładny, graficzny sposób wyeksponować i automatycznie umieścić w serwisie. Mamy gotowe narzędzie, do którego możemy albo sami sięgać w dowolnym miejscu i czasie, albo które możemy udostępniać naszym uczniom. Jednym z serwisów, portali, które umożliwia taką automatyczną transformację prostego pliku, czy to jak w tym przypadku mamy pokaz slajdów, plik PDF lub plik Word, do postaci ciekawego graficznie e-booka, który można przeglądać na przykład na dowolnym smartfonie, to młodzież jest do tego już przygotowana bardziej od nas. Takie narzędzie znajdą Państwo na platformie ISU. Na dole macie Państwo podany adres. Ja króciuteńko spróbuję Państwu pokazać, na czym polega taka transformacja pliku tekstowego do postaci ciekawego. Na platformie ISU zakładacie Państwo sobie konto. Konto jest bezpłatne i darmowe. I automatycznie otrzymujecie Państwo możliwość wgrywania dowolnego rodzaju plików graficznych lub plików tekstowych, które są następnie generowane do postaci e-booka. Żeby to troszeczkę ukrócić, ja przejdę od razu do prezentacji gotowego narzędzia. Otrzymujecie Państwo Wasze pliki, które zostały przetransportowane na serwer i zostały przerobione do postaci prezentacji. Znajdują się Państwo w takiej bibliotece. Zostajecie Państwo taki wirtualny regał, jak gdyby w cudzysłowie, na którym umieszczacie Państwo swoje publikacje. Tu na tym przykładzie, na slajdzie mam akurat trzy rodzaje publikacji poświęconych właśnie produkcji cukierniczo-piekarskiej. Jest to książka, wirtualna książka, która wygląda po otwarciu w ten sposób. Mamy kolejne rozdziały, przesuwamy kartki tak jak w prawdziwym podręczniku. U dołu jest podgląd kolejnych stron, u góry macie Państwo pasek narzędzi, gdzie możemy to powiększyć, pomniejszyć, skalibrować. Spróbujemy Państwu pokazać, jak taki podręcznik wygląda na żywym przykładzie. Pod adresem www.mams.pl/almanak znajdą Państwo bibliotekę. Ja poszedłem kawałeczek dalej i umieściłem dla ułatwienia te gotowe, wygenerowane e-booki jeszcze w postaci strony internetowej. Państwo tego nie musicie robić, a to zrobię dlatego, żeby ułatwić młodzieży poruszanie się w tym temacie. Postanowiłem nie mówić na tematy zawodowe stricte, czyli cukierniczo-piekarskie. Spróbujemy w takim razie dostać Państwu mikrobiologię na odmianę, bo w Warszawie wszyscy ci cukiernictwo tam. Możemy jeszcze pójść po ten kawałeczek dalej i można ten sam materiał jeszcze sobie przetransportować do pliku flash, który dochodzi jeszcze szybciej i na jeszcze większej ilości różnych nośników. Ja Państwu przedstawię ten najprostszy. Mamy pierwszą część, mamy ten podręcznik z zakresu mikrobiologii żywności. W pierwszym wzorze był to po prostu plik Worda. Plik Worda, który był oczywiście zrobiony, żeby zachowanie grafiki i tak dalej. Natomiast po prostu dokładnie ten plik Worda w ciągu, ja nie wiem, 3 minut mogą Państwo przerobić sobie do takiej ciekawej prezentacji, którą można obsługiwać na dowolnym nośniku.
czy to tablet, czy smartfon działający na Symbianie, czy działający na Androidzie. W tym momencie Państwo sobie przerzucacie kartki palcem. Tylko na mikrobiologię. Tak jak mówiłem, mamy tutaj podgląd wszystkich po kolei, wszystkich stron tegoż e-booka. Możemy sobie to dowolnie powiększać do dowolnych rozmiarów, wysłać pocztą. Można używać tych prezentacji jako materiał do prowadzenia lekcji za darmo, bez żadnych umiejętności informatycznych i w bardzo krótkim czasie. Kolejnym narzędziem, które również Państwu polecam, już jako bardziej rozbudowaną formę e-learningu, to jest generator platform Moodle. Czym jest Moodle? Otóż Moodle jest to bezpłatne, rozwijające się cały czas oprogramowanie, które służy do konstruowania profesjonalnych kursów e-learningowych. Co taki kurs e-learningowy może zawierać? W zasadzie wszystko, co Państwo chcecie. W takim kursie e-learningowym mogą Państwo zawierać materiały w postaci strony internetowej, mogą Państwo zawierać prezentacje, mogą Państwo umieszczać na tych stronach ten wygenerowany już e-book jako materiał następnie do przygotowania do zdania testu. Moim zdaniem najciekawszą funkcją, jaką daje nam narzędzie Moodle, to jest możliwość generowania quizów, czyli testów interaktywnych. Każdy z Państwa na pewno w swojej karierze mnóstwo testów wyboru, czy testów tam różnych przyporządkowania czy innych stworzył. Nic prostszego jak taki prosty test zainstalować sobie na platformie Moodle i otrzymujecie Państwo bardzo potężne narzędzie, z którego Państwa uczniowie mogą korzystać w dowolnym miejscu. Po zamknięciu takiego testu generuje się ocena, która wpada do wirtualnego dziennika. Macie Państwo od razu podgląd, w jakim czasie uczeń dany materiał opracowywał, jaką uzyskał ocenę i tak dalej. To również można posiadać bez umiejętności informatycznych. Za pośrednictwem platformy Educavi. Na dole macie Państwo podany adres tej platformy. Nie jest to najlepszy z istniejących narzędzi do generacji Moodle, ale jest darmowy. Otrzymają Państwo po założeniu sobie konta w serwisie Easy Campus, dostaniecie Państwo bezpłatnie pierwszą Państwa platformę stworzoną na Moodle. Jednak tak jak powiedziałem, nie jest to idealne rozwiązanie, z tego względu, że nie mamy w Polsce niestety możliwości, żaden z dostawców hostingu nie udostępnia takiego narzędzia. Jest to serwis angielskojęzyczny i jedyny problem, jaki Państwo spotkacie na początku od razu, to jest bariera językowa, jeżeli chodzi o całe menu tego kursu. Czyli informacje instalacyjne są w języku angielskim. Jeżeli ktoś z Państwa miał już do czynienia i wie, w jaki sposób konstruowane są kursy Moodle, to nie jest to duży problem, ponieważ wszystkie linki, wszystkie przyciski są dokładnie tak, jak w polskiej wersji. Oczywiście można zdobyć tak zwaną polską paczkę językową, ale za to niestety musimy zapłacić. Ja Państwu serdecznie polecam tym osobom, które dotychczas z kursami learningowymi nie miały do czynienia, żeby spróbować sobie zainstalować taki kurs Moodle w celu doświadczenia. Zobaczenia, w jaki sposób to faktycznie działa. Na przykładzie platformy Easy Campus mogą Państwo dostać kurs, który będzie wyglądał w następujący sposób. Mamy
Przykład, jak poprzedniego slajdu, czyli postawy mikrobiologii. Umieściłem tutaj e-book, czyli ten materiał, który wygenerowałem sobie również bezpłatnie. Kilka prezentacji opierających kolejną lekcją dotyczącą tego zagadnienia oraz testy sprawdzające. Testy sprawdzające, macie Państwo w okienku przykład. Określamy czas, w jakim młodzież taki test musi zaliczyć i po upływie tego czasu rozłączana generuje się ocena. Możemy tutaj również instalować filmy, podlinkowania. Bardzo, bardzo potężne narzędzie edukacyjne, darmowe. Jedyny minus, o którym uprzedzam, to jest to narzędzie angielskojęzyczne. Jak taki kurs e-learningowy działa w rzeczywistości? Na przykładzie Państwo macie adres na tyle podany www.mistrzbranży.pl/e-learning. Zademonstruję Państwu moją platformę Moodle skierowaną właśnie dla zawodów cukierników i piekarzy. Ona tu jest polską paczką językową. Państwo chcecie tą wersję próbną sobie zainstalować i będziecie Państwo mieli tutaj tych maili w języku polskim. Jedna różnica jaka jest tutaj. Każda darmowa wersja platformy Moodle, którą udostępnia Easy Campus, jest przeznaczona dla 25 użytkowników. Czyli jeżeli ilość Państwa uczniów, z których Państwo pracujecie na tej platformie, przekracza 25 osób, ta platforma w tym momencie musiałaby przejść do postaci płatnej. Jak ja z tego wybrnąłem, nie pozwalam moim uczniom zakładać indywidualnych kont, tylko założyłem konta od 1 do 25, w sensie student 1, 2, 3 do 25 i kilku uczniów korzysta z tego samego loginu. W moim kursie postawię mikrobiologii. Tak. Chcę Państwu pokazać, w jaki sposób jest to w tym przykładzie skonstruowane. Jak Państwo mieli na poprzednim slajdzie, mamy wygenerowany automatycznie e-book, czyli tą część podręcznika przeznaczoną właśnie do, w tym przypadku, mikrobiologii żywności i wyświetlało nam się w tym kursie. Dokładnie to, co Państwo mieli w poprzednim przykładzie, tylko mamy to w narzędziu Moodle. Uczniowie mają konkretny wycinek materiału do opanowania, mają do tego również odpowiednie prezentacje. Przykładowo mikrobiologia ogólna, czyli to, co w postaci podręcznika do kolejnych działów mamy również w postaci prezentacji. Proszę, nam za chwileczkę załaduję. W międzyczasie pokażę Państwu, w jaki sposób można skonstruować do tych narzędzie pomiarowe, czyli test sprawdzający. Tu mamy do działu morfologia, systematyka drobnoustrojów. Bardzo prosty test powstał z testu wyboru. Czas tutaj w tym momencie ustalony jest na 10 minut, może już ma 10 minut na rozwiązanie w tym przypadku 20 pytań. Tutaj mam akurat pytania, wszystkie pytania są pytaniami wielokrotnego wyboru. Zaznaczyłem kilka, pokażę Państwu, w jaki sposób generowana jest ocena. Zamykamy test, polecenie zatwierdź wszystkie i zakończ.
takie narzędzie znajduje się w internecie, to Państwo decydujecie, czy młodzież, no w tym przypadku nie ma się czym pochwalić, jest wygenerowana ocena niedostateczna. I to Państwo decydujecie, czy młodzież pracuje na tym narzędziu podczas Państwa lekcji, jeżeli macie Państwo możliwości takowe, czy zlecacie Państwo to młodzieży w charakterze pracy domowej. Tutaj Państwo decydujecie o tym, kiedy ten test Państwo udostępniacie, w jakich godzinach oraz komu. Młodzież może pracować nad tym w domu, mogą Państwo te oceny uznawać jako oceny z osiągnięć edukacyjnych lub możecie Państwo traktować taki test tylko jako przygotowanie do kolejnych zajęć. Po zakończeniu quizu generowana jest automatycznie odpowiedź zwrotna, w tym przypadku mamy podane błędy i poprawne odpowiedzi. Czyli nie jest to narzędzie prześladowania dla uczniów, tylko dajemy uczniom możliwość nauki poprzez zabawę, bym powiedział. Jest to pewna forma rozrywki dla młodzieży, jeszcze mało znana i mało popularna. Młodzież lubi rozwiązywanie wszelkiego rodzaju ankiet, a w tym przypadku siłą woli uczy się. Im częściej do takiego testu młodzież będzie przystępowała, to przynajmniej ten pakiet pytań, które Państwo uznacie za odpowiedni, zostanie opanowany. I jeszcze jeden pomysł na, wydaje mi się, ciekawe i niedrogie, albo darmowe narzędzie generujące się również automatycznie, to jest wykorzystanie narzędzi znanych z Wikipedii, czyli oprogramowania Wiki. Wiki również jest oprogramowaniem podobnie rozwojowym jak Moodle, jest oprogramowaniem darmowym, wymagającym jednak umiejętności informatycznych. Żeby taki program wgrać sobie na serwer, no to musimy mieć konto, musimy umieć obsługiwać bazę danych, musimy mieć dostęp do FTP i mnóstwo innych rzeczy. Natomiast jest to na tyle popularne w tej chwili narzędzie, że większość serwisów hostingowych udostępnia je nieodpłatnie i również automatycznie. No i tutaj mamy już polski serwis. W tym przypadku wybrałem serwis fliko.pl. Jest to serwis hostingowy stron internetowych. W tym serwisie znajdą Państwo możliwość instalowania nie tylko narzędzi Wiki, ale również automatycznej generacji stron internetowych opartej o YAML, Mambo czy WordPress. Czyli mogą Państwo również wygenerować sobie automatycznie swoją pierwszą, którą z kolei stronę internetową, niekoniecznie znając się na języku HTML czy obróbce Flash i tym podobnych rzeczy. Ale skupmy się chwileczkę nad tym narzędziem Wiki. Do czego Państwo takie narzędzie Wiki możecie wykorzystać? Przede wszystkim Wiki w moim przypadku stosuje to tak w cudzysłowie do prac klasowych. Prac klasowych, które nie przebiegają na terenie szkoły w klasie, tylko przebiegają w domu ucznia lub w dowolnym miejscu, na plaży czy w parku. Za pomocą narzędzia Wiki mogą Państwo prowadzić zajęcia z bardzo wieloma uczniami, tworząc wspólne projekty grup. Mogą to być osoby zarówno z jednego tam środowiska, z jednej klasy, ale możecie Państwo również z równym powodzeniem prowadzić projekty międzynarodowe. Dwie grupy z dwóch innych krajów pracują nad jednym projektem. W moim przypadku, w przypadku tego projektu Almanach Wiki Eksperyment, ja się skupiam również na tej mojej płaszczyźnie zawodowej, czyli produkcji cukrowniczo-piekarskiej, na technologii żywności. Po założeniu sobie konta na serwerze fliko.pl dostają Państwo możliwość, propozycję automatycznej instalacji kilku narzędzi, między innymi właśnie Wiki. Otrzymają Państwo wersję oprogramowania Wiki automatycznie zainstalowaną na swoim serwisie. Jeżeli Państwo wchodzą potem na swoje konto, ona już działa. Wystarczy tylko zapełnić ją treścią swoją lub poprosić uczniów, żeby pracowali na konkretny temat. Pokażę Państwu, jak wygląda to w przypadku mojego zagadnienia, czyli technologii żywności. Mamy kolejne grupy, opracowują kolejne tematy. Przykładowo mamy również mikrobiologia podziedziczna nauki, prawda? Uczniowie zakładają konto na platformie
na platformie Wiki. Macie Państwo możliwość zatwierdzenia tego konta albo umożliwić zakładanie tego konta w sposób automatyczny. Za pomocą bardzo prostego edytora tekstu, który mamy na tym, w tym lewym obrazku, uczniowie mogą uzupełniać treści, czyli tworzyć całe artykuły, tak? Mogą wklejać odpowiednie ilustracje, dalej mogą wreszcie zmieniać w nieskończoną ilość ten materiał, który zdobędą. Czyli możecie Państwo tworzyć taką własny almanach na własne potrzeby, tak? Angażując uczniów z własnej klasy, z własnej szkoły lub tworząc sieci współpracujące ze sobą uczniów, tworząc określone opracowanie na określony temat. Taki serwis, na moim przykładzie macie Państwo podany link, to jest www.technolog w8w.pl, gdzie taki przykład Wikipedii, w cudzysłowie oczywiście, stworzony na potrzeby pracy z młodzieżą w szkole zawodowej, jest dostępny. Reasumując, mieli Państwo możliwość zapoznania się z trzema rodzajami darmowych i niewymagających umiejętności narzędzi. E-book, czyli książka w postaci elektronicznej. Macie Państwo możliwość automatycznego i darmowego przetransponowania sobie plików dowolnych, graficznych lub tekstowych do postaci prezentacji, która automatycznie znajduje się w bibliotece serwera. Musicie Państwo zakładać strony specjalnej, ona tam jest. Macie Państwo tego adres indywidualny, można korzystać z tego, udostępniać innym osobom. Drugim ciekawym narzędziem jest Moodle. W tym przypadku mamy do czynienia z darmową wersją oprogramowania, która instaluje się automatycznie. Jest w pełni funkcjonalna, problem jedynie z barierą językową, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z menu w języku angielskim. I trzecie bardzo fajne narzędzie, które nam służy do większych projektów, do prac większych grup osób nad określonym tematem, do takich prac klasowych w cudzysłowie, to jest narzędzie Wiki, które z powodzeniem mogą Państwo sobie zafundować bez żadnych kosztów za pośrednictwem portalu fliko.pl. Dziękuję Państwu bardzo. Mamy teraz czas na to, żeby zadawać pytania. Mamy osobę, która może teraz nam na wszelkiego rodzaju pytania odpowiedzieć. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeszcze Państwu proponuję, że Państwo będą zainteresowani tworzeniem takich narzędzi nieodpłatnie i tu i teraz, to po zakończeniu pierwszego spotkania zapraszam Państwa do pracowni, mogę Państwu pokazać, albo no, nie chcę Państwa za rączkę prowadzić, ale mogę Państwu poinstruować, w jaki sposób Państwo możecie sobie te przykładowe trzy formy no, już narzędzi learningowych zrobić. Także jak Państwo będą zainteresowani, to po zajęciach zapraszam, pracownię mamy za plecami, jest do dyspozycji. Wchodzimy wobec tego w formę mieszaną, a więc nie tylko czysty e-learning, tak jak ten przekaz, który mamy teraz przed sobą, ale dla osób, które przyjechały, które zdecydowały się przeznaczyć czas na to, żeby dotrzeć tutaj, na to miejsce, mamy okazję, dzięki Panu, aby bezpośrednio i praktycznie zobaczyć, jak wdraża się te darmowe programy. Ja myślę, że część z Państwa również korzysta z różnych narzędzi darmowych, które są udostępnione w internecie i być może część z Państwa będzie również chciała podzielić się swoim doświadczeniem w tej sprawie. Zapraszamy wszystkich do tego, aby kontaktowali się z nami, bo kto wie, może na kolejnym takim spotkaniu, kolejnym seminarium ktoś z Państwa będzie mógł również zademonstrować właśnie taką darmową formę, darmowe narzędzie, które możemy wykorzystać w e-learningu. Ja wobec tego spróbuję zadać pytanie w imieniu Państwa dotyczące tego tematu. Proszę nam powiedzieć, które z tych narzędzi, które tu były demonstrowane, były najtrudniejsze, jeśli chodzi takie, które sprawiały najwięcej problemów, które no, wymagały jednak większego przećwiczenia, bo no, rozumiem, że każdy z nauczycieli, zanim ściągnie taką darmową postać,
zechce spróbować tego w domu u siebie, zanim pokaże swoje umiejętności w szkole, ale w związku z tym, no, które z tych ewentualnie mogły być rzeczywiście takie wymagające trudności? No, na pewno Państwo to z narzędziami learningowymi, sam learningiem to jest tak jak z złotym tropikalnym kwiatkiem, prawda? Idziemy sobie do kwiaciarni, kupujemy przepiękny kwiatek, który stawiamy w salonie w pięknym miejscu, ale jeżeli będziemy go podlewać, to ten kwiatek w krótkim czasie nam uschnie. Tak samo jest z tymi narzędziami. Główną bolączką osób, które zaczynają swoje pierwsze próby z e-learningiem, jest przede wszystkim zniechęcenie, brak czasu i zaniechanie w końcu tych projektów. Te projekty żyją własnym życiem, one cały czas się rozwijają, więc nie można w tym momencie 8 na lata powiedzieć, że skończyłem, prawda? Zaczynając, najtrudniejsze moim zdaniem jest oczywiście wymyślenie i następnie skonstruowanie narzędzia kursu Moodle. On wymaga jednak przede wszystkim już nie tyle umiejętności, bo ja te umiejętności nie posiadam, jestem cukiernikiem, nie informatykiem, także fajne ciasteczka robię, polecam Państwu, natomiast nie jestem informatykiem, nie mam żadnego pojęcia o tym. Dla mnie największą trudnością nie było tyle instalacja tego, co po prostu wymyślenie takich narzędzi, które byłyby praktyczne. Nie ma sensu ładować mnóstwa informacji, tylko to, co konkretnie nas interesuje. To jeżeli chodzi o trudność w konstruowaniu samego narzędzia. Natomiast najwięcej uwagi należy poświęcić temu najłatwiejszemu narzędziu, czyli Wiki. Tam, gdzie my chcemy rzeczywiście, żeby młodzież pracowała nad jakimś bardzo dużym wspólnym dziełem, na jakimś almanachem rzeczywiście z określonego zagadnienia, musimy na tym czuwać. Musimy czuwać na to, żeby to były teksty samodzielne, żeby te opracowania nie wykraczały poza pewien nawias, tak? I to również jest rzecz, która znajduje się w internecie. Musimy czuwać na tym, żeby nie było tam takich treści, które musielibyśmy się kiedyś wstydzić. Ja moim wychowankom zawsze powtarzam to, że internet jest wolnym medium, jest takim no, pierwszym zwiastunem wolnej edukacji, no, ale do tego trzeba mieć szacunek, tak? Szacunek do siebie i panować nad tym. Najwięcej uwagi należy poświęcić właśnie tym wolnym narzędziom typu Wiki, natomiast najwięcej pracy kosztuje bez wątpienia stworzenie profesjonalnego kursu, no bo kurs łączy te wszystkie narzędzia razem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze króciutkie pytanie za chwilę. Wśród tych narzędzi było Wiki i były te testy. Mnie interesuje jedna rzecz, tam były pokazane zdjęcia. Czy te narzędzia pozwalają na to, żeby tam niezależnie od tych zdjęć była możliwość, aby wprowadzić elementy multimedialne typu animacje czy filmy? Tutaj w przypadku platformy Moodle jest zaplanowana cała gama wszystkich multimediów. Tutaj są, można zdemonstrować, zresztą Państwo chcieli, to możemy to jeszcze raz przejrzeć. Mogą Państwo tam instalować dowolne pliki multimedialne, mogą być prezentacje, mogą być filmy wideo. W moim przypadku jest bardzo dużo pliku wideo, szczególnie w tych działach tego kursu poświęconych stricte produkcji pieczarskiej. Czyli jeżeli mamy temat poświęcony produkcji na przykład pączków, tak? jest odpowiedni dział e-booka poświęcony właśnie tej formie produkcji cukiernicznej, automatycznie mamy też filmy instruktażowe. Filmy instruktażowe również niekoniecznie ściągnięte z YouTube, ale Państwo mogą, prowadząc przedmioty zawodowe, poprosić uczniów, żeby taki film do Państwa w charakterze zajęcia zrobili. Prawda? Każdy ma w tej chwili telefon, prawda, z kamerą HD. Nic więcej tego nie trzeba. Prawda? I również Państwo macie kolejną możliwość do zmobilizowania, zaktywizowania tego swojego ucznia. A zostaje po nim określony materiał, który mogą Państwo sobie następnie umieścić na darmowym oczywiście hostingu wideo, który również mogę Państwu polecić, to jest hosting Vimeo. On jest podobny do hostingu YouTube, no z tym, że nie generuje reklam. Vimeo, tak, przez Paweł się pisze. Dowolny plik tam Państwo możecie umieścić o dowolnej długości. Równie będą Państwo po założeniu sobie darmowego konta, dysponujecie Państwo swoją podstroną, gdzie te wszystkie filmy są widocznione.
można je ładnie też obrabiać graficznie, a to przez na kolejne spotkanie był temat. To wiem, może właśnie będzie jednym słowem narzędzie, nie pozwala robić sobie ograniczeń, wręcz odwrotnie, możemy kreatywnie to, co wymyślimy, wprowadzić. Było pytanie jeszcze z sali, bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy za świetne przedstawienie tego, co można zrobić za darmo. Chciałabym zapytać, czy na jakich licencjach udostępnia Pan swoje materiały, jeśli tak? Tak, są to materiały udostępnione na licencji Creative Commons 3.0 Polska, czyli jest użycie niekomercyjne z uznaniem autorstwa, tak? W ten sposób. Super. Również na wszystkie strony, które Państwu tutaj prezentowałem, oprócz wiki, bo tam nie ma takiej możliwości, jest oczywiście odpowiednia anotacja zaznaczona, jest to 3.0 Polska. Znaczy, jeśli można, ja chciałbym się dołączyć do Pani, znaczy pogratulować Panu tego, że Pan przedstawił nam kolejne możliwości niekomercyjnych rozwiązań, które są możliwe do wykorzystania, w sumie dość prostych rozwiązań, zapewne nie jedynych. Ja myślę, że jeśli Państwo mają, czy Państwo obecni na sali, czy ci, którzy będą korzystać z materiałów, mają swoje doświadczenia z takim oprogramowaniem, to można się tym wymieniać choćby na naszej platformie kolejowej na przestrzeni wirtualnej poświęconej kształceniu na odległość. Natomiast ja chciałbym Państwa spytać, jakie macie doświadczenia na przykład z narzędziami Google'a. Mówię o tych, które są darmowe, bo tam w sumie też mamy rodzaj wiki w postaci dokumentów, nad którymi równolegle można pracować i ja w takich grupach parę lat temu korzystałem. Też zupełnie fajne rozwiązanie. No, oczywiście trzeba mieć konto, no to wiadomo, ale to chyba w każdym innym rozwiązaniu. Wszędzie musimy dostępnym konto, online. Miałem bardzo pozytywne doświadczenia. Wydawało mi się, że nawet chyba lepiej się pracowało na tych dokumentach w Google niż na wiki Moodle'owym. Ja osobiście nie korzystam dotychczas z tego, że mnie wspominam, chociaż słyszałem o nim znamie. Dlaczego? No, bo nie mam potrzeby. Dysponuję w tej chwili tymi narzędziami, które udało mi się wypracować, że ja cały czas się staram coraz nowe formy adaptować. Natomiast ja w tej chwili głównie posługuję się platformą Moodle. Oraz, bo to ja Państwu pokazałem pewną receptę, jak zacząć, prawda? Ja już troszeczkę od tego się odbiłem, bo to już nie jest tak do końca, że z tego cukiernika, bo też mamy trochę wiedzy na ten temat. W tej chwili konstruuję profesjonalne strony internetowe edukacyjne, plotając to elementy te, które Państwo tutaj macie. Czyli jest biblioteka składająca się z tych e-booków w takiej formie, jak Państwu pokazałem, ale już w ramach serwisu konkretnego. Macie Państwo platformę Moodle, ale już nie w tej formie, jak ja Państwu pokazałem, tą darmową, tylko ze względu, że po relatywnie długim okresie czasu udało mi się zainteresować środowiska branżowe tą moją działalnością learningową i dostałem propozycję od dwóch portali branżowych niż branży i dla piekarzy.pl, żeby im coś takiego udostępnić. No i w tym momencie już na ich serwerze bez najmniejszych ograniczeń przy wsparciu informatycznym mogę to rozwijać. Natomiast zaczynałem od prostego generatora, co już Państwu polecam. No tutaj się Państwo nauczycie. Moim zdaniem głównym błędem osób, które mają apetyt na e-learning, które czują taką, że to jest ten kierunek akurat, w którym powinny zmierzać, jest to, że się rzucają na bardzo drogie narzędzia, opłacają, no naprawdę, to kosztuje, to nie ma co oszukiwać, prawda? Pociągają za sobą jeszcze inne osoby i w zasadzie w pół drogi zostawiają ten projekt i z różnych przyczyn, prawda? Braku czasu, braku natchnienia. Dlatego lepiej zacząć sobie na czymś małym, na darmowej aplikacji, poćwiczyć, jeżeli uznacie Państwo, że to jest to, że to ma sens, to wtedy. Tak powiem, zadaj sobie najpierw trzy pytania. No, czy chcę, czy to ma sens i czy odmawiam czas.
Jeżeli na te trzy pytania Państwo macie pozytywną odpowiedź, to znaczy, że warto to robić. Musimy sobie wiedzieć, że no, nie uzyskają Państwo wsparcia przecież. No. Demnig jest bardzo popularny na świecie, jest metodą, jest lekarstwem na edukację ustawiczną przede wszystkim. Ale u nas ciągle w Polsce jeszcze jest egzotyką, którą nie bardzo, nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem w ten sposób. I jeszcze mamy jedno pytanie, zapraszam. To już ostatnie pytanie. Tak, pewnie pośrednio Pan odpowiedział na to pytanie, bo moje pytanie dotyczyło, które z tych trzech narzędzi, które Pan mnie zaprezentował, wykorzystuje Pan najczęściej, które cieszą się też największą popularnością wśród uczniów. Nie, to była ta platforma. Najczęściej wykorzystuję serwis internetowy. Serwis internetowy o adresie www.mamzy.pl. Z tego względu, że moja działalność nie opiera się tylko i wyłącznie na działalności na odległość. Ja te materiały również stosuję podczas realnych zajęć. Jesteś Państwo w tej chwili w mojej klasie, która ma na dwa pokoje, drugi jest salą komputerową. I w tym serwisie są zawarte wszystkie te narzędzia, które Państwo mają, tak? Czyli jest i podręcznik, i testy, i Moodle, i wiki, więc w zasadzie korzystam z wszystkiego, no bo to wszystko jest w użyciu, tak? Natomiast to wszystko jest ubrane u mnie w ramy konkretnego serwisu. Jeszcze jest całe też spektrum działalności tej praktycznej, bo to wszystko jest w korelacji z działalnością praktyczną. Tak? Czyli to, co my się uczymy, czy to zaocznie, czy na sali wykładowej, to wszystko w kolejnym tygodniu, czy za dwa tygodnie, czy za miesiąc ma odzwierciedlenie w formie warsztatowej. Ja zajmuję się cukiernictwem, więc jeżeli konkretny temat cukierniczy przerabiamy, spotykamy się wtedy w pracowni przystosowanej do produkcji cukierniczej. Również dzięki przyjaciołom, sponsorom mam taką możliwość, no nie każdy ma, nie wziąłeś to z nikogo, mam dobrze wyposażoną pracownię, prywatną pracownię w zasadzie, półprywatną, cukierniczą, gdzie możemy przećwiczyć to, czegoś by się nauczyli praktycznie. Jakoś nie wierzę w tę informatyczną skromność Państwą, bo kiedy Pan mówi ciasteczka, to ja nie wiem, czy Pan mówi to jako cukiernik, czy jako informatyk. Tak, no niezależnie od tego, jestem cukiernikiem. Tak, potwierdzam. Bo razem na konkursach jesteśmy. Dziękujemy bardzo za piękną prezentację. Ja myślę, że Pan Szymon Konkol zachęcił Państwa do tego, żeby już spróbować tych narzędzi. Proszę spróbować wobec tego w domu, a potem przenieść te pomysły do szkoły. Na pewno to zainspiruje innych nauczycieli do tego, żeby wykorzystywać te narzędzia. Przed nami kolejny temat. Tym razem będzie to temat związany